人のレイーネ。Cześć wszystkim, znowu Ponio 7, przeciąg Amayui, Castle Maester. Dobra, zaczynamy, dobry początek od rozmowy. W jakimś miejscu, które zdecydowanie nie jest fortecą. O! Okaeri, Ior. Nandaka ureshisou da ne. Ior, więc tak się nazywa zabójca. A to musi być ta Mikeyu, o której wspomnieli wcześniej. Tak, bardzo mądrze. Nie zadawaj pytań. Jak myślicie, zdaję sobie sprawę z tego, skąd się wzięła ta książka, czy nie zdaję? Dużo, dużo później się dowiemy. O, tak, zabiłem 5 ludzi. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Banda rasistów, po prostu nie chcieli zwierzoluda zatrudnić. Chociaż zwierzolud to chyba bardzo ładne określenie, może powinniśmy mówić na nich furasy. O, forteca się ruszyła. Dobra. To może krótka przerwa. Podsumowanie poprzedniej rozmowy. Okazało się, że ten zabójca ma na imię Ior i ma duszę, ponieważ ma koleżankę Mikeyu i to dla niej zdobył to dla niej pracował, żeby zdobyć księgę zaklęć dla niej. A Mikeyu jest nieudacznikiem, pracuje na jakieś tanie roboty, bo nikt nie chce jej zatrudnić i tylko zatrudniają się jakieś, no nie wiem, robiąc proste rzeczy i żyjąc z dnia na dzień. I tak, to chyba tyle. Dobra, jedziemy dalej. Forteca się ruszyła. Zwierzoludy. Mimi to szybko! Cześć, mamo, staj! Fia jest furofilem. Suro,
Okej, okay, mamy nową miejscówkę. Okej, to chyba będzie ciekawsze niż Heaven's Fall. Nie wiem, czy chcę iść na razie do Heaven's Fall. Dobra, podsumowanie szybkiej rozmowy. W sumie o niczym wielkim nie gadali. Tylko powiedzieli, że się przesunęli do Heaven's Fall. Heaven's Fall to miasto furasów, znaczy zwierzoludów. I że Fia chce dotknąć każdego z nich. Znaczy pogłaskać. Dobra. Coś jeszcze się odblokowało? Może nie. Na pewno coś się odblokowało w warsztacie. Fort Extension 2. Tego chyba przez dłuższy czas nie będziemy mogli w stanie zrobić. Moment, chciałem coś pobudować. Okej, okay, to za chwilę. Moonscale Leather. To zbroja lekka, chyba tak to rozumiem dobrze. Za bardzo chyba nas nie interesuje. Trzeba by ją poulepszyć, żeby miała jakieś lepsze staty. Ma plus jeden do Holy Resist. Się przez dłuższy czas w grze nie przyda. Imp Claw nie używamy, nie obchodzi nas. Mercy Bangle. To może się nam przydać. Mercy powoduje, że cel zawsze zostaje z jednym hapekiem, że nie da się zabić celu. Przydaje się na przykład do łapania jujkich. Czy coś jeszcze? Tower Knuckle. Zwiększa intelligence. Okej, dużo mamy tych rzeczy, to zróbmy. Przydałoby się nam trochę wcześniej, podczas walki z Kisnir. Shield Ring. Zwiększa resist, mech. To daje skill search. Okej. Okay. Brakuje nam Onifang do tego. To nie. Training area. Zaraz to pobudujemy. Small Fountain. To możemy pobudować, żeby ukończyć naszą formację. To daje Yellow Nut. To zróbmy. Yellow House, to również jest do formacji. Dobra, ile tego możemy zrobić? Dużo. 3. Command plus 1 F resist, to tak, to może dokończmy naszą formację za pomocą Yellow House'ów. Yes. Small Fountain, zróbmy jeden dla ten. Yes. Training area. Mamy wszystko, mamy. Potrzebujemy good stone. Zróbmy jeden good stone. Yes. I zróbmy training area. Yes. I tak, yes. Teraz coś ważnego. Nowa funkcjonalność się odblokuje. Nie, nie potrzebuję. Zaraz wam to wytłumaczę. Monster capture. なるほど. もっとたくさんの人たちと仲良くなっていけるんだね. Watashimo kanbaru yo. Tak. Dziwnie wymawiasz to, przyjaciół. Capture rope. Dobra, to tak. Najpierw zakończmy tutaj tą formację za pomocą tych Yellow House. Jeden z tych również możemy wymienić na Yellow House. Yellow House, tak, nie daje nam kasy, ale Command Earth Resist chyba bardziej się przyda.
Dobra. Ponadto, gdzie chcemy... Może przenieśmy gdzieś drzewka. Tutaj jedno, tutaj drugie. Dobra. A tutaj postawmy training area. Power up summoned units. Dobra. Ta gra nie tylko jest tym wszystkim, co spotkaliśmy do tej pory, to jest również gra w Pokémony. Chociaż troszkę inne niż zwykłe Pokémony. Pokémony będziemy mieli tylko kilka. Naszymi Pokémonami są Yuiki. Natomiast możemy łapać wszystkie potwory w grze. Jakikolwiek potwór, jaki w grze znajduje się, możemy go łapać. Żeby złapać potwora, musimy albo użyć skillu tego Monster Capture. Dostała go właśnie... Dostała go właśnie Fia, nie mylić z Yuiki Capture. To jest tylko do Yuikich, a to jest do każdego potwora w grze. Dostaliśmy Capture Rope. Zróbmy sobie od razu jeden. Capture Rope jest akcesorium, które tak zakładamy, to jest zamiast jakiegoś pierścionka czy coś. I daje nam Capture Attack. Capture Attack ma mniejszy hit, ale również powoduje efekt Capture. Więc jakakolwiek inna postać w grze, która jest wyposażona w Capture Rope, również może łapać potwory. Dobra, i po co chcielibyśmy łapać te potwory? Potwory łapiemy, żeby ulepszać naszych Yuiki. Tak jak mówiłem, Yuiki nie mają ani rank, ani nie możemy zmieniać im ekwipunku. Jedyny sposób, żeby zwiększać ich staty, to albo level upy, albo właśnie tutaj upgrade'y. Te upgrade'y nie tylko zwiększają im staty, na przykład plus HP, plus siła. Niektóre na przykład zwiększają im move, niektóre dają dodatkowe CP, a inne odblokowują nowe umiejętności. Więc tutaj widzimy Karin Yuki jest Yuiki Ziemi, więc różne potwory z typu Ziemia będą odblokowały mu kolejne coraz silniejsze zdolności. Żeby to odblokować, tutaj mamy listę wymagań. Każda postać w grze ma kilka cech opisujących. Jest jakby element, jest dodatkowy rodzaj, nie wiem, typ, jest płeć oraz jest rzadkość. I różne upgrade'y mają różne wymagania. Czasami one tylko wymagają rzadkości, jak na przykład CP, możemy dowolny, normalny potwór o rzadkości 1 albo wyżej. Inne mają na przykład wymagania, że potrzebujemy jakiegoś konkretnego elementu, inne, że konkretnej płci i tak dalej, i tak dalej. Więc tego jest cała masa. Jeżeli chcemy wymaksować każdego Yuiki, to jest cała masa farmienia, żeby złapać te wszystkie potwory. Jeden upgrade, jak widzicie, po 4 potwory potrafi łapać. Dobra, ile wymagać? Ile do tej pory pokonaliśmy wszystkich przeciwników? Tak, 50, a ty 50, również 50, no w sumie. Więc jakbyśmy chcieli wymaksować, to no mniej więcej może drugie tyle jeszcze potworów musielibyśmy tylko łapać. A to łapanie jest troszkę trudniejsze przez to, że te ataki łapiące są trochę słabsze. No dobra. Na razie to tyle. Raczej nie będę się zajmował łapaniem potworów na wizji. Raczej będę to robił poza wizją, podczas sesji farmienia. To raczej nie jest zbyt ciekawe. Ale zupgrade'owane Yuiki mają całkiem sporo ciekawych zdolności, więc to jest coś, co całkiem przydaje się w grze. Dobra.
Koniec gadania. Wejdźmy do nowej mapki. Zobaczmy, co tutaj... Co tutaj spotkamy. Chyba z matsów nic ciekawego tu nie ma. Dobra, wejdźmy. お宝探しってことだね。 Tak. Łapanie, znajdowanie skarbów i mordowanie potworów. Dobra, co my tu mamy? Tu wymagany jest burrow, żeby przejść. Tutaj jest wymagany flight, żeby przejść. Więc tak, Yuiki mógłby przejść tędy, bo on posiada burrow. Mógłby tutaj blokować nam przejście. Dobra, zobaczmy najpierw, co tutaj się kryje. Ty weź sobie Veteran Ring. Mithril Hammer to jest dosyć uniwersalna broń, to możemy przy niej zostać. Dobra, czy ty jesteś trudny? 14 ataku? Nie. Nie powinieneś być trudny. Okej, tutaj jest coś zamknięte eventem. Zobaczymy, czy uda się to otworzyć. Tak. Fia. Przywołaj swojego Yuiki. Spróbujemy nim się dostać tutaj. Raczej nie powinien mieć problemu samemu podróżować. Dobra. Ty, Fia, wejdź tutaj, więc jak ten nietoperz się przesunie, to nie będzie mógł cię zaatakować. Yuiki, przemieść się tutaj, chociaż musimy uważać na tego nietoperza. Jeżeli będzie chciał zejść na dół, musimy bronić swojej bazy. Dobra. Mało obrażeń. Potrzebujemy zużywać many 14 razy 2. To by było 6-7 razy... 6 plus 3, 9 razy 2. Nawet nie musimy many zużywać, chyba że spodujemy. No jak spodujemy, to i tak niego nie zabije. No cóż, trudno. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dobra. Fia, możesz to zniszczyć? Veteran Ring masz dalej. 60% szansy, tutaj 70%. Jak go trafisz dwa razy, i tak go zniszczysz. A tutaj potrzebujesz go trafić? Tak. W obu przypadkach potrzebujesz dwóch trafień. Dobra, spróbujmy tak. A wyżej Awara, spróbuję dokończyć. Dobra. Ten nietoperz na szczęście się nie porusza. Ojejku. Tego nie chciałem zrobić. Czasami gra tak trochę przymula na chwilkę, żeby wydać jakiś losowy rozkaz. Dobra. Karin Staff, zniszcz to. Super. Tego chyba do czegoś potrzebowaliśmy. Small push, ok. Zajmij to. Dobra, Fia, czy jesteś w stanie to zniszczyć? No, on ma bardzo słabiutką obronę. Będzie próbował atakować
z powrotem, ale Fia ma Magic Defense. Nie powinno ją to nic boleć. Idealnie. Dobra, Karin Yuki, wejdź tutaj. A ty tutaj. Kodo kaishita. Co tutaj mamy? Moratte oko. Fajnie. Dobra. Przejdź się tutaj. Jeżeli to tutaj potrzebujemy mieć Burrow, to chyba mamy też na to przedmiot, który nam to daje. Dobra, zajmij to. Może na razie standby. Jeszcze tutaj trochę pozwiedzasz. A tutaj stojąc na tym zregeneruje trochę więcej FS. Ustaw się tutaj, żeby ewentualnie go wspierać w następnej turze. Teraz nie atakujmy go ziemią, bo to go leczy. Dobra, pacnij go. Za dużych obrażeń nie zadaje, ale przynajmniej leczy się na tym. Fie, atakujesz, masz zasięg. Nie wiedziałem. Fia, czy chcemy to zniszczyć? Może byśmy spróbowali to złapać, ale nie wyekwipowałem skilla. Spróbuję zaatakować go łukiem. Zobaczmy, czy tego zabije, czy nie. Dobra, 7. Zobaczmy, czy go możemy zabić. First strike. Monster capture. 13. Złapiemy go bez problemu. Dobra, to bierz go. A, to było, jest nam potrzebne do upgrade'u twierdzy. Fajnie. Dobra. Przy okazji te ziemne potwory, ich potrzebujemy do upgrade'ów Karin Yuki, więc też się przydadzą. I dobra, akcesorium. Nom Nekle? Co to dawało Baru? Nie, chyba nie mamy nic, co daje nam Baru. Okej, na razie nie mamy nic takiego. Dobra, więc to będzie musiał Yuki przyjść, żeby złapać. Dobra, zaraz go odwołamy. Chodź. Fia, chodź tutaj. Ty chodź tutaj. Dobra. Kodo kaishita. Yuiki. Otomodachi. Mamoru. Ochitsuku. Otomodachi to chyba znaczy przyjaciele. Albo przyjaciół. Nie wiem, co znaczy namora. Dobra. Avaro, czy możesz coś powiedzieć o tej tej? Chyba nie. Tędy. Kodo kaishita. Mm-hmm.
Chociaż wiecie co to może... Te... 2 HP-ki. Spoko, Fia. Tutaj coś jest jeszcze. Spoko. Small potion. Ok. Dobra, zniszcz to. Jeżeli trafisz, 95% trafienia. Tak jak mówiłem. Czasami mamy 90-55% trafienia i po prostu wystarczająco często będzie to pudłowało, żeby wkurzyć od czasu do czasu. Dobra. Czy ty możesz go skapczerować? Nie. Najpierw go nie skapczerujemy. Tutaj mogą się może respić. Zobaczymy. Może tak. Zacznij strzelać do niego. To wiemy, że tego nie zniszczy. A Avaro zajmie się tym. Dobra. Czy teraz go złapiesz? Jeżeli będziesz trafiać, to może go złapiesz. I skryta. Pał przez łeb. Patu, patu. Dobra. Okej. Okay. Za chwilę tutaj wyjdziemy. Blood of Revival. Okej. Okay. Dobra, tutaj mamy do zbierania, spoko. Tym się nie przejmuję. Jeżeli to spawni smoki, to możemy ich trochę pofarmić. Więc zobaczymy, co się spawni z tego. A, smoki, super. To może je trochę pofarmimy. Może jednak inaczej to zrobimy. Ja chcę się ustawić do ataku w przyszłości. Yuki, ustaw się tutaj i zaprezentujesz nam swoją zdolność, której jeszcze nie mieliśmy okazji widzieć. Tak, Fia, broń się, bo nie masz ataku żadnego wręcz. I zobaczcie, atak Guardian. To jest specjalna zdolność Yuiki, Goddess Aid. Wszystkie Yuiki mają dokładnie tą samą zdolność i działa to w ten sposób, że jeżeli Yuiki stoi naprzeciwko Fii, to jest w stanie jeden atak podczas walki zablokować. Co jest najlepsze w tej zdolności, że to nie jest ona procentowa. On zawsze blokuje jeden atak. Więc teraz Fia, tak, ponieważ Fia zazwyczaj ma dosyć duże agility, to wrogowie bardzo rzadko mają więcej niż 2 ataki na nią. Więc teraz praktycznie to, że Yuiki stoi obok niej, to zmniejsza jakiekolwiek obrażenia, jakie by otrzymywała o 50%. Co jest najfajniejsze w tej zdolności, to jest tak to, że w przyszłości odblokujemy kolejnych Yuiki. Więc będziemy mogli Fię obstawić ze wszystkich stron i blokować wszystkie ataki, jakie będą do niej kierowane. I tak długo jak Yuiki obok niej żyją, to Fia będzie nieśmiertelna. I to jest bulletproof taktyka, która sprawdza się na wielu bossów w tej grze. Ale to na razie jeszcze na przyszłość. Dobra, na razie mamy biednego Yuiki, który nie potrafi zadawać obrażeń. Tak, to może wyłączmy ten Monster Capture
Jak go złapiesz, to spoko, jak go nie złapiesz, to w sumie nic złego się nie zdarzy. Dobra. No, możesz odpowiedzieć, Master Capture. Dobra. Domyślam się, że to się otworzy, jeżeli wszystkie zajmiemy wszystkie te gesy. A że tak, przemieść się tutaj. Avaro podejdzie tutaj bliżej. Ty możesz się tutaj przejść. Avaro zgarnie to. O, no nie musieliśmy niszczyć portalów. Spoko. Dobra, to Avaro się tam przejdzie, zgarnie to. A Yuiki i Fia spróbują jeszcze pofarmić te smoczki. Dobra. Czy to ma szansę go zabić? 11 razy 3. Jeżeli trafi wszystkie ataki, to powinno go zabić. Spoko. O, Gold Dust. To chyba było warte 1000 zł, jeżeli dobrze pamiętam. Black Steel Plate. To jest dosyć dobra zbroja, o ile pamiętam. Tak, tylko nie jest ulepszona. Ale ma mniejszą karę do evasion i większy resistance. Więc jak ją ulepszymy, to powinna być spoko. Dobra, zobaczymy, co się da z tym zrobić. Dobra, mamy 100%, więc wiemy, że tu już nie ma nic więcej ukrytego. Uranus Gem. A właśnie, bo jeszcze dostaliśmy coś takiego jak Mars Tear. Okej, to wypadło nam z Kisnir. Zwiększa o 1 wszystkie staty. Bardzo mało użyteczny przedmiot. Jego upgrade'y są bardzo drogie i nie dają zbyt dużo. Natomiast bardzo rzadko nam zależy na tym, żeby mieć wszystkiego. Zazwyczaj nam zależy albo żeby mieć dużo siły, albo dużo inteligencji, więc... Wygląda fajnie, ale wcale to bardzo rzadko go używam. Dobra, a co nam teraz dropnęło? Dropnął nam jakiś przedmiot od statów Uranus. Zwiększa agility o 1. Się zastanawiam, czy to chciałbym dawać bardziej Fii, czy Avaro. Paraliż decyzyjny nie dam nikomu. Dobra. Spróbujmy jeszcze wyfarmić jednego smoka. I to będzie wszystko, co tutaj potrzebujemy z tej miejscówki. Możliwe, że... Okej, dobra. To już chyba pewnie ostatni. Każdy spawn point ma chyba na stałe określone, w jakiej turze spawnuje co. Albo przynajmniej w jakiej turze spawnuje, a to co spawnuje może jest troszkę losowe, nie jestem pewien. Wiem, że zazwyczaj jest określone, do której tury jakiś portal spawnuje potwory. Więc w sumie raczej już tutaj chyba za dużo nie ugramy. Tak. Zajmijmy jeszcze. Dobra. To wszystko? Tak. Dostaliśmy jakąś dziwną stal. Mol Bracelet to chyba jest przedmiot, który daje nam Barrow. Więc... Bardzo rzadko się przydaje. To chyba jest jedyna mapa, w której Barrow się przydawało.
Może jeszcze będzie jakaś jedna, w której przyda się to użyć. Faith i money, spoko. Dobra, trochę stafu. Dobra, czy coś chciałem pokazać? Coś chciałem pokazać. Dobra. To możemy sobie zrobić. Bravery powder również. Tych rzeczy na razie. Good wood. W sumie czemu by nie? Veteran ring. Red liquid dostaliśmy, ale chyba do niczego innego tego na razie nie będziemy potrzebowali. Do czerwonych domów. Okej, to jest nowa formacja. Ta formacja krzyża. Więc czerwone domy nam się przydadzą. To zachowam Red Liquid na nie. Co prawda teraz jeszcze nie będziemy mogli, bo potrzebujemy czterech budynków z tej formacji, żeby zrobić tą formację. Mamy tylko trzy maksymalnie te domki, więc... dobra. Wróćmy do treningu. O, widzimy, że już mamy na coś dostępne. Możemy dać mu... Przy okazji, ta liczba mówi, ile upgrade'ów jest dostępnych dla danej postaci, więc na przyszłość się to przydaje, żeby szybko ocenić. Spirit SP by mu dało. To może się przydać. Ale chyba bardziej mu się przyda Stone Fist. To ulepszona wersja jego ataku wręcz. Siła plus 10, więc to ma siła plus 5, to ma siła plus 10. Więc troszkę zwiększymy obrażenia. Wszystkich 5 byśmy potrzebowali do tego zużyć. Czy to się bardziej opłaca niż SP plus 5? Chyba tak. 3, 4, 5. Dobra, i przy okazji odblokowały się dalsze upgrade'y. Jak będziemy mieli RF na poziomie drugim, to ulepszymy mu atak jego zasięgowy. Na razie ten jego atak zasięgowy jest dosyć słaby. No i ogólnie tak wygląda upgrade'owanie Yuiki. Czy możemy mu to od razu wyekwipować? Jeżeli to mu zdejmiemy, to nie. Tak, ma bardzo mało CP na początku, więc musimy połapać trochę normalnych potworów, żeby mu zwiększyć CP. Albo możemy mu zdjąć Majnik, wtedy możemy Stone Fist. Ale Majnik bardzo często mu się przydaje. Dobra. To by było na tyle. W następnym odcinku odwiedzimy Furasów w Heavensfall. No i zobaczymy, co się będzie działo dalej. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej!